Wylewa się na pusty plac. Mam nowy chór i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na głosienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, yeah. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, nie chcę. Śląska w Jeleniej Górze zaprasza na koncert nadzwyczajny z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod tytułem Przebudzenie. Gwiazda wieczoru Krzysztof Cugowski wraz z orkiestrą symfoniczną, solistami operowymi oraz zespołem wokalnym. 25 listopada, godzina 18. Bilety w kasie Filharmonii oraz na www.bilety24.pl. Patronat honorowy Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Zapraszam, Tomasz Janczak, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej. I Krzysztof Cugowski. Intermarché Jelenia Góra. Polecamy! Ser morski 14,99, schab Benedykta Duda 16,99, szynka wieprzowa bez kości 10,99, a w ten piątek kurczak świeży 3,99. Intermarché. Świeżo, tanio. Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Plus. Autoryzowany partner firmy Kercher. Jelenia Góra, Wincentego Pola 8. Minęła 14.30. Korzystajmy z tej przedniej, zacnej aury. Ciepło na Dolnym Śląsku, 19, nawet w porywach 20 we Wrocławiu. Kilka stopni mniej Jelenia Góra, Wałbrzych, Zgorzelec, Legnica. Ciśnienie nam lekko spada. Jutro trochę więcej chmur, w czwartek także, ale słonecznie. Sponsorem prognozy pogody była firma Plus, autoryzowany partner firmy Kercher, Jelenia Góra, Wincentego Pola 8. Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja. Beata Nowicka, raport. W Karkonoszach główne szlaki już zostały oczyszczone z drzew, które powaliły ostatnie wichury. W Jeleniej Górze, tym razem na osiedlu dwudziestolecia, powstaje kolejna figura szachowa. Słuchacie raportu regionalnego. A na początek Wrocław, gdzie w komendach brakuje od kilku do kilkunastu policjantów. Podobna sytuacja jest także w okolicznych gminach. Stolica Dolnego Śląska to dzisiaj
Eldorado dla wchodzących w konflikt z prawem. Jak donosi Gazeta Wrocławska, w poszczególnych komisariatach i komendzie miejskiej brakuje od kilkunastu do kilkudziesięciu policjantów. Policyjne oddziały prewencji nie istnieją, nie ma plutonu alarmowego. Gdyby doszło w mieście do zamieszek czy chociażby jednej większej bójki, nie miałby kto zaprowadzić porządku. Dramatycznie jest w poszczególnych komisariatach. Na Rakowcu ulica Traugutta na zwolnieniu 64 policjantów. Na Starym Mieście 47, na Psimpolu 45, w komisariacie Śródmieście 33, Fabryczna 32, na Grabiszynku 17, na Ołubinie 13. Nie najlepiej jest także pod Wrocławiem. W Siechnicach na 20 zatrudnionych policjantów w pracy jest tylko połowa. W Wielczu-Laskowicach spośród 35 policjantów w pracy jest 6. Uogólniając całą sytuację, policyjny protest rozlewa się na cały kraj. Tysiące policjantów są na zwolnieniach, szczyt może dopiero nastąpić. Wczoraj na L4 było przynajmniej 14 tysięcy policjantów. Tak wynika z nieoficjalnych informacji TVN24. Szczyt protestu mundurowych ma dopiero nastąpić w trakcie obchodów Święta Niepodległości. Oficjalnie Centrala Policji twierdzi, że nie posiada aktualnych danych dotyczących liczby chorych funkcjonariuszy. Potwierdza tylko, że protest ma już zasięg ogólnokrajowy, a sytuacja jest dynamiczna. Anna Tarkota, Muzyczne Radio. Po ostatnich wichurach główne szlaki do schronisk w Karkonoszach zostały już oczyszczone z przewróconych drzew. Prace na pozostałych potrwają nawet do kilku dni. Prosimy o ostrożność i wyrozumiałość, mówi Michał Makowski z Karkonoskiego Parku Narodowego. Na terenie parku mamy jakby bardzo rozrzucone te szkody. To nie jest tak, że wywaliło nam, kolokwialnie mówiąc, dużą część lasu, tak jak stało się to na leśnictwie Śnieżka. Na naszym terenie mamy punktowo poprzewracane, połamane drzewa i jest to w skali parku około, tak po leśnemu mówiąc, około 100 kubików, czyli bardzo mało. Mamy szkody w naszym ogrodzie ziół i krzewów przy Centrum Informacyjnym w Karpaczu. Tamten stare drzewa, które rosły w tym ogrodzie, zostały połamane. Drobne uszkodzenia infrastruktury, siatek leśnych, więc tego nam się trochę zbierze na kilka dni.